Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest recenzja GTA 5 na pecety. Recenzja ta jest właściwie formalnością dla mnie, ponieważ z pewnością o GTA 5 już bardzo wiele słyszeliście, chociażby od czasów premiery na konsolach. Tutaj skupimy się na wersji pecetowej, o której ostatnio od dnia premiery jest już bardzo głośno. Również z pewnością różne słuchy was dochodziły, natomiast postanowiłem się podzielić z wami moimi odczuciami, ponieważ jest to jeden z tych tytułów, które zdarzają się raz na wiele lat i naprawdę stwierdziłem, że koniecznie muszę wam troszeczkę opowiedzieć o moich wrażeniach, o moich odczuciach, no i zastanowić się, czy warto zagrać. Od razu wam mówię, oczywiście, że warto zagrać. GTA 5 jest grą naprawdę wyjątkowo pod wieloma względami, ale zacznijmy od początku. Otóż kiedy usłyszałem o planach wydania GTA 5 na konsolę i o pomyśle stworzenia fabuły w oparciu o trzy grywalne postacie, byłem troszeczkę sceptyczny. Ja zazwyczaj grając lubię identyfikować się z postacią, którą prowadzę, lubię skupić się na jej fabule, na tym, co się wokół niej dzieje. I kiedy usłyszałem o pomyśle na trzy postacie, pomiędzy którymi możemy się przełączać, pomyślałem sobie, że to prawdopodobnie odciągnie troszeczkę gracza od jakby skupienia się i tej identyfikacji. Byłem w wielkim błędzie, ponieważ okazuje się, iż GTA 5, która właśnie dysponuje trzema postaciami grywalnymi w głównym trybie fabularnym, w trybie online możemy sobie stworzyć zupełnie inne postacie, ale o tym później. Otóż te trzy główne charaktery są naprawdę w tej produkcji świetne. Świetne, a ich losy przeplatają się i wzajemnie uzupełniają, dając graczowi zupełnie nową i ciekawą perspektywę z boku również, kiedy doświadcza właśnie wydarzeń zawartych w grze, wydarzeń fabularnych i kiedy poznaje całą historię. Tak naprawdę to, co od razu rzuciło mi się w oczy, to fakt, iż nie jest to suma elementów, suma trzech postaci. Tak naprawdę gra dzięki temu w trybie fabularnym dużo zyskuje i jest jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej, niż gdybyśmy po prostu mieli mega ciekawą fabułę, ale kręcącą się wokół jednego z bohaterów. Gra posiada fantastyczne charaktery, jeśli chodzi o postacie poboczne i wszelkiego rodzaju NPC-ki, jakie spotykamy. Tutaj pod tym względem panowie z Rockstar są absolutnymi mistrzami gatunku. Teoretycznie jest to opowieść gangsterska, opowieść jak zwykle o jakiejś tam działalności przestępczej, natomiast fantastyczne kreacje postaci, fantastyczne wątki poboczne. Jeżeli będziecie grali, bardzo zachęcam was do tego, żeby robić również wątki poboczne, nie tylko główne misje fabularne. Wątki tam, gdzie macie pytajniki na mapie, spotykacie zazwyczaj głównie różnego rodzaju dziwaków, dla których wykonujecie bardzo odjechane misje. Jest to naprawdę bardzo, bardzo interesujący i zabawny aspekt rozgrywki. O fabule nie będę wam wiele opowiadał, ponieważ nie chcę tutaj wam nic zdradzać. Natomiast powiem wam tyle. Jest to jedna z najbardziej wciągających opowieści, w jakie miałem okazję grać od kilku ładnych lat. Zresztą tutaj nawiasem mówiąc, my gracze w ostatnich latach, przynajmniej ja przez ostatnie powiedzmy 2 lata dobre, wielokrotnie ulegałem rozczarowaniu, kiedy następowała jakaś nowa premiera jakiejś nowej produkcji. Zapowiadano, że będzie hicior, zapowiadano, że będzie coś wspaniałego, natomiast wielokrotnie byliśmy rozczarowani. GTA 5, tutaj oczywiście znaleźliśmy się w bezpiecznej stosunkowo sytuacji, ponieważ mieliśmy już do dyspozycji recenzję z wersji konsolowej. Także wiadomo było, że gra jest dobra, natomiast ja na konsolach nie grałem. I dlatego dla mnie ta gra stanowi pewien rodzaj wydarzenia i olśnienia. Coś, co sprawia, że na nowo naprawdę poczułem, iż gra komputerowa może dostarczać mega fantastycznych emocji i to pod wieloma względami. To, co ważne w wersji PC-towej, to oczywiście optymalizacja silnika graficznego. Tutaj miałem spore obawy, ponieważ GTA 4 miała fatalną optymalizację.
Wręcz już wspominałem o tym na kanale wcześniej, spaliła mi kartę graficzną po 10 minutach użytkowania, chociaż teoretycznie mój komputer był zdolny do udźwignięcia tej gry, a jednak z jakiegoś powodu po prostu karta graficzna mi się zjarała wtedy. Może zbieg okoliczności, nie wiem. W każdym bądź razie ta optymalizacja była naprawdę fatalna i sama gra, nawiasem mówiąc, również jakoś bardzo mi do gustu nie przypadła. Ja w serię GTA grywam od czasu jedynki. Jedynka była naprawdę świeżym pomysłem w świecie gier. Możliwość eksplorowania otwartego świata miasta, kradzieże samochodów, ucieczki, walka z policją, z wojskiem itd., itd. To było bardzo ciekawe. Potem dwójka troszeczkę rozwinęła ten pomysł o frakcje, które wtedy występowały właśnie w dwójce, dla których można było pracować. Trójka bardzo ciekawa, natomiast czwórka z jakiegoś powodu mi do gustu nie przypadła tak do końca. Natomiast wróćmy do tego silnika graficznego, bo o tym miało być. Miałem pewne obawy, natomiast to, co wam muszę powiedzieć, to fakt, iż optymalizacja jest zaskakująco dobra. Kiedy oglądałem sobie filmiki i screenshoty z GTA 5 przed zakupem, pomimo że dysponuję stosunkowo mocnym sprzętem, miałem pewne obawy, czy gra pozwoli mi na działanie w najwyższych ustawieniach, czy będę musiał się zadowolić, powiedzmy, ustawieniami średnimi. Okazuje się, że gra pozwala mi faktycznie śmigać w bardzo wysokich ustawieniach. Co prawda zawiera również takie opcje, które zostały pomyślane przez Rockstar troszeczkę z wyprzedzeniem, tak aby gra w przyszłości mogłaby być jeszcze podkręcona, aby się szybko nie zestarzała, więc gra zawiera takie opcje, które teoretycznie w tym momencie mało kto będzie mógł je włączyć. One są w osobnej zakładce ustawienia graficzne zaawansowane. Natomiast te podstawowe, normalne ustawienia graficzne, one bardzo dobrze się sprawdzają. Ja poświęciłem aż dwa materiały na moim kanale, możecie tutaj je znaleźć, dotyczące optymalnych ustawień grafiki, tak aby gra działała płynnie i jednocześnie bardzo dobrze wyglądała. Zapraszam przede wszystkim do nowej wersji, ponieważ są dwie wersje, jedna uaktualniona, wersja 2.0 tych ustawień graficznych. Tam znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje, jak najlepiej grę ustawić, aby to wszystko fajnie śmigało i jednocześnie dostarczało jak najlepszych wrażeń graficznych. A więc optymalizacja jest bardzo dobra. Co jeszcze? Misje, które są jedną z podstawowych rzeczy w trybie fabularnym. One, muszę wam powiedzieć, totalnie mnie zaskoczyły. Są zaskakujące. Gra oferuje to, co dobre kino akcji, to co dobre kino jakiekolwiek, czyli zaskakujące zwroty akcji, pełne napięcia, pełne emocji, pełne zabawnych często sytuacji, gagów, kiedy postacie między sobą dyskutują, kiedy się sprzeczają, kiedy w jakiś sposób ta atmosfera jest taka dość mocno podkręcona, a jednocześnie to, co się dzieje, jakie postacie mają pomysły na rozwiązanie różnych problemów, na wyjście z różnych tarapatów, to również właśnie zaskakuje i to jest piękne. Wielokrotnie podczas fabuły wydawało mi się, że wiem, co się wydarzy za chwilę, a to, co się faktycznie działo, po prostu przechodziło moje oczekiwania i totalnie mnie pozytywnie zaskakiwało. Także pod tym względem, pod względem fabularnym, jest to fantastyczna sprawa. I tutaj, nawiasem mówiąc, wracamy do kwestii tego, że dysponujemy trzema postaciami grywalnymi podczas trybu fabularnego i zostało to wykorzystane w grze przez twórców fantastycznie, ponieważ co pewien czas mamy różnego rodzaju takie skoki, napady, jakieś główne, bardzo ważne akcje fabularne, podczas których wykorzystano możliwość przełączania się cały czas między tymi trzema postaciami. To znaczy, do wykonania jakiegoś napadu, akcji są wykorzystane talenty i odpowiednie umiejscowienie wszystkich trzech postaci. To sprawia, że wykonywanie tych misji jest jeszcze ciekawsze. Dzięki temu mamy dosłownie wrażenia jak w jakimś dobrym filmie sensacyjnym, gdzie obserwujemy akcję właśnie z perspektywy różnych postaci, z perspektywy wykonywania przez nie odpowiednich zadań, które składają się na wykonanie jakiegoś tam skoku na przykład. Więc
to jest rozwiązane fenomenalnie. Poza tym gra oferuje i obfituje w masę dbałości o szczegóły. Świat wygląda przepięknie, jest przebogaty, mapa jest całkiem spora i pełna jest różnego rodzaju niuansów, różnego rodzaju fajnie zaprojektowanych lokacji. System pogody, który jest fenomenalny, pogoda się zmienia, pory dnia się zmieniają, oświetlenie, wilgotność, wszelkiego rodzaju aspekty pogodowe się zmieniają. Wyglądają rewelacyjnie. Deszcz, który w grze występuje, świetnie wygląda, tworzy stopniowo kałuże, które, jeżeli deszcz dostatecznie długo pada, naprawdę wszędzie woda stoi dosłownie. Jeżeli deszcz skończy padać, te kałuże od razu nie znikają, one stopniowo będą wsiąkać. Możemy mieć pogodę typu właśnie pogoda po deszczu, czyli wszędzie mokra, z drugiej strony wychodzi słoneczko. Tego typu fajne rzeczy. Elementy typu, kiedy lecimy samolotem, możemy zderzyć się z jakimś ptakiem, ten ptak po prostu ogłuszony spadnie. I różnego rodzaju rzeczy, których teoretycznie nie musiałyby być umieszczone w grze, a jednak twórcy z jakiegoś powodu postanowili, że jednak ten realizm w pewnym sensie, to dopracowanie szczegółów tam będzie i wielokrotnie moglibyśmy na przykład właśnie w przypadku, nie wiem, tych ptaków przelecieć przez teksturę, z którą nie możemy się, nie wiem, zderzyć, różnego tego typu rzeczy, natomiast to wszystko jest symulowane. No i wygląda fantastycznie, naprawdę dbałość o szczegóły w tej produkcji jest powalająca. Wszelkiego rodzaju aspekty związane z naszymi statystykami, z rozwojem postaci, również to jest bardzo fajne. Poza tym dla mnie fenomenalne również jest to, jak dużo dobrej muzyki jest w tej grze. Stacje radiowe oferują wiele różnych gatunków muzycznych i wiele, wiele godzin tej muzyki. Ja grając już od premiery, mamy już chyba około tygodnia będzie od premiery, codziennie praktycznie jeszcze słyszę nowe kawałki, których nie słyszałem wcześniej, więc naprawdę tej muzyki jest tam od groma. Jest wiele klasyków, zarówno klasyków rocka, jak i klasyków muzyki pop, zależnie od stacji oczywiście, którą wybierzemy, więc jest masę kawałków, które świetnie jest znowu usłyszeć, bo to są hiciory różnego rodzaju. Do tego gra pozwala nam na własne zaimportowanie muzyki ze swoich MP3 i utworzenie jakby takiej swojej własnej stacji radiowej do słuchania w samochodach. Z tym występują pewne problemy. Ja tutorial również na kanale umieściłem w tej kwestii. Jeżeli chcecie ustawić własną muzykę w GTA 5, to możecie to zrobić. Tutorial jest na kanale, znajdziecie bardzo łatwo, ponieważ ostatnio był wrzucany. Tak więc pod względem muzycznym fantastycznie jest to zrealizowane. Również kiedy nie słuchamy stacji radiowych, kiedy gra nam wrzuca po prostu soundtrack do akcji, którą wykonujemy, również są to utwory, które idealnie pasują. One mi się kojarzą często z hitami różnego rodzaju kina akcji przełomu lat 80. i 90. Stworzone w oparciu jakieś tam, nie wiem, syntezatory, jakiegoś rodzaju właśnie styl muzyczny, który towarzyszył często dobrym filmom kina akcji z lat 80. i 90. On jest tutaj gdzieś przemycony. I to jest kolejny aspekt, który sprawia, że ta gra przypomina w pewnym sensie film, tylko że to jest film dalece interaktywny. To jest gra, która bierze to, co najlepsze z kina akcji i wzbogaca jeszcze o to, co gracz może wnieść swoją własną działalnością. Wzbogaca o różnego rodzaju świetne pomysły. Postacie, o których wspomniałem, troszeczkę mi przypominają chociażby film Przekręt, który mogliście widzieć. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo polecam. Kino sensacyjno. Komediowe w pewnym sensie, z elementami komediowymi, rewelacyjne i tak naprawdę ta gra jeszcze dalej się tutaj posuwa w tworzeniu tak ciekawych i postaci i tak zabawnych sytuacji, więc jest to absolutne mistrzostwo świata. GTA 5 jest jedną z tych gier, które zdarzają się raz na wiele lat, gier, które są po prostu doskonałe. Ta gra moim zdaniem nie posiada wad praktycznie. No, moglibyśmy na siłę coś tam wyszukiwać, ale to byłoby zdecydowanie na siłę. Natomiast
gdybym miał oceniać tryb fabularny, powiedziałbym 10 na 10 i to nie jest ocena przesadzona, to nie jest ocena taka, jak wielu ludzi w necie wrzuca na zasadzie podoba im się, to mówią 10 na 10, nie podoba się, to 1 na 10 i tyle. Nie. Ta gra naprawdę w rzetelnej ocenie zasługuje na najwyższe noty. To jest coś, do czego gry komputerowe powinny aspirować. To jest poziom, który zdarza się bardzo rzadko w grach komputerowych. Także pod tym względem absolutne wow. To jest jedna z tych gier, dla których po prostu bycie graczem jest wspaniałą przygodą i dlaczego po prostu warto sięgnąć po niektóre gry komputerowe. Dobrze, ale jest jeszcze tryb online i to jest osobny aspekt rozgrywki. To jest w zasadzie taki dodatek, bo na konsolach to też nie było od początku dostępne, to się pojawiło po jakimś czasie, więc grę można spokojnie oceniać i brać pod uwagę tylko tryb fabularny i powiedzieć, że z tej perspektywy gra jest już najlepsza na świecie. Natomiast tryb online to jest jeszcze dodatkowa zabawa i tutaj mamy rozbudowany system związany z naszym dążeniem do coraz tam większych jakichś osiągnięć w grze. My na początku nie możemy wszystkiego zrobić w trybie online. Musimy zdobyć reputację, ponieważ właśnie w trybie online wszystko się rozchodzi o reputację. Stopniowo od napadów na sklepy, różnego rodzaju monopolowe, spożywczaki, rabowanie kas, tudzież od czasu do czasu kradzież samochodu. Z czasem będziemy odblokowywać w grze online nowe możliwości, nowe misje. Tego jest bardzo, 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 bardzo dużo. Natomiast jedynym minusem dla niektórych może być w trybie online przede wszystkim to, że właśnie nie wszystko na początku można zrobić. Na samym początku, kiedy stworzymy postać, mamy bardzo wąski wachlarz tego, co możemy wykonać faktycznie. I dopiero grając odblokowujemy kolejne rodzaje aktywności, zdobywając kolejne levele na naszej postaci, odblokowujemy kolejne rodzaje aktywności, aż do tak zwanych hejstów, czyli napadów, które troszeczkę wzorowane są na tych głównych akcjach z trybu fabularnego. Są to napady oczywiście na różnego rodzaju banki i miejsca, gdzie są duże pieniądze zgromadzone. Do tych napadów potrzebna jest ekipa graczy, z których każdy będzie wykonywał określone, powierzone mu zadania. Te napady to jest taki troszeczkę endgame, najbardziej dochodowy i jednocześnie najtrudniejszy, który wymaga komunikacji, wymaga dogrania się wśród graczy. Gra co prawda pozwala na dobieranie graczy po prostu z lobby gdzieś tam na zasadzie automatycznej, natomiast w przypadku właśnie co trudniejszych rzeczy typu właśnie hejsty dobrze jest mieć jednak znajomych i dobrze gdzieś się na TeamSpeaku czy jakimś innym komunikatorze komunikować, ponieważ no, wymaga to, tak jak powiedziałem, pewnego zgrania i dogrania. Tryb online więc jest kolejną rozbudowaną rzeczą. Tutaj możemy sobie stworzyć nawet kilka postaci. Co ciekawe, kreator postaci jest bardzo nietypowy, ponieważ zaczynamy od wyboru rodziców i na podstawie rodziców dziedziczymy pewne cechy wyglądu. I z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony troszeczkę miejscami bywa tak, że trudno jest nam stworzyć idealną postać. Chociaż nie jest źle, ale ten wybór rodziców determinuje nam troszeczkę pewne cechy wyglądu, więc musimy tutaj się kierować dobrze dobranymi rodzicami, żeby stworzyć odpowiednią postać. Ustalamy pewne cechy podstawowe związane z naszą, nie wiem, strzelnością, wytrzymałością itd., itd. To wszystko możemy w trakcie gry rozwinąć potem na maksa, więc nasze wybory tak naprawdę na początku nie determinują niczego na przyszłość, jeśli chodzi o statystyki. Raczej są po prostu punktem wyjściowym, punktem startowym. Tryb online zawiera przeróżne aktywności, które mieliśmy w trybie fabularnym i powiem wam, że to nawet dobrze, że to wszystko tutaj jest, ponieważ dzięki temu ja osobiście w trybie fabularnym skupiam się na misjach, a na przykład nie bawię się wszelkiego rodzaju, nie wiem, pola golfowe, jakiegoś rodzaju grę wrzutki, jakiegoś rodzaju innego rodzaju wypady i rzeczy, które tak naprawdę w trybie fabularnym nic konkretnego nie dają. One wcześniej były potrzebne i fajne, kiedy nie było trybu online w tej grze,
Natomiast teraz tego rodzaju aktywność ja przenoszę właśnie do trybu online. Tam bawię się we wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy z kumplami. I to właśnie nabiera dzięki temu też nowego wymiaru, nowej zabawy, ponieważ nie robimy tego sami, tylko wraz ze znajomymi możemy podjąć przeróżne aktywności, włącznie z wizytą w klubie ze striptizem, możemy wybrać się na pole golfowe, możemy zagrać w tenisa, możemy przeróżne rzeczy zrobić. Naprawdę ta gra jest potężna, ogromna i oferuje dużo więcej niż człowiek by się spodziewał. To naprawdę jest miłe zaskoczenie dla gracza, kiedy w grze jest dużo więcej niż być musi, żeby była to gra dobra. To jest gra, która po prostu oferuje więcej niż normalnie byśmy się tego spodziewali. Także z mojej strony to będzie w zasadzie wszystko. Reasumując, uważam, że GTA V to jest jedna z tych gier, do których poziomu powinny inne produkcje aspirować. Jest to świetna produkcja pod wieloma względami, i wizualnie, i dźwiękowo, i jeśli chodzi o scenariusz misji trybu fabularnego, jeśli chodzi o postacie, jeśli chodzi o muzykę dobraną do tej gry, jeśli chodzi o ciekawy i rozbudowany tryb online, który jest dodatkiem, ale który jednak daje nam kolejne dziesiątki godzin zabawy. Więc jest to naprawdę produkcja absolutnie godna zakupu. To jest jedna z tych rzeczy, które przez długi czas, podejrzewam, nie będą do pobicia. To jest taka gra, która po prostu zapadnie wam w pamięci prawdopodobnie na długi, długi czas. W moim przypadku zdecydowanie tak jest. Tymczasem żegnam się z wami. Pamiętajcie, by kliknąć łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, żeby skomentować, jeżeli macie coś do powiedzenia, jakieś przemyślenia, wrażenia związane z rozgrywką itd., itd. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zapraszam również oczywiście do subskrypcji. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!